Dzień dobry, Małgorzata Kotarska-Ołtakowska, Podlaskie 24. To jest program Mówi się. Mówi się ostatnio o rolniczce z Podlasia, która zatrzęsła polską polityką przez filmy na TikToku. Od filmiku z gospodarstwa do Sejmu taką drogę przybyła Julita Olszewska ze wsi Olszewo-Kołobrańska. Tak, dobrze mówię? Dokładnie. W swoim filmiku skrytykowała obecnego wiceministra, wcześniej działacza agrounii Michała Kołodziejczaka. I tak zaczęła się jej sława. 9 lutego ruszamy ze strajkiem generalnym rolników w Polsce. Zachęcam wszystkich, naprawdę wszystkich. Nie możesz tam jechać ciągnikiem, przypnij się do kogoś, tak jak ja również się przypnę, bo asfalty nie dorosły do mojego MTZ. Przepraszamy, ale za kilka lat zrozumiecie, po co to było. I mam nadzieję, że uda się nam. Panie Kołodziejczak, na czyich plecach pan tam doszedł? Na czyich plecach? A teraz siedzisz tam i co robisz? Jak to było? Ten pierwszy filmik to właściwie był tylko zachęcający do protestów. Tak, no bo to był tak spontaniczny. Ja TikToka posiadam 2 lata, więc jakby tamte filmiki moje wcześniejsze, on miał mi służyć jako takie oderwanie się od tej pracy, od jakichś takich codziennych rzeczy. Myślę, wszyscy mają TikToka, czemu ja mam nie mieć? No i z ciągnika sobie nagrywałam jakieś swoje takie śmieszne cuda. I my, właśnie wtedy piątek, dzisiaj jest 3 tygodnie. Szłam do obory. Ogólnie widziałam, że jeżeli tutaj po samych zachowaniach rolników z Europy, skoro oni tak wychodzą, takie rzeczy robią, a u nas w Polsce jest taka jakaś dosyć cisza na ten temat, no to trzeba jak najwięcej osób poinformować, że to nie są żarty, że to ma konsekwencje, będzie miało i na konsumenta w mieście, który całe życie tam żyje, a na rolnictwo tym bardziej. I tak sobie szłam do obory, postawiłam telefon na przyczepie, nagrałam ten film, puściłam go i poszłam się obrządzać. No i ten film dotarł do wszystkich chyba, bo ja też ten film widziałam. Myślę, Boże, co za kobieta fajna. Wszyscy się śmieli, że Julita, wyskoczysz zaraz z lodówki. No i tak poszło. No właśnie. Ale niestety kilka godzin później odwiedziło panią 2 mężczyzn. Tak? O, to w ogóle dla mnie do tej pory jest taka ciekawa myśl, że ta wolność słowa jest tylko chyba w jakimś jednym kierunku. No tak, przyjechało 2 panów, którzy bardzo byli niezadowoleni jakby z ostatniego zdania, czy tam określenia ostatniego, jakiego użyłam, na ministra Michała Kołodziejczaka. No. Ale wcześniej sympatyzowała pani z agrounią, tak powiedzieć, bo widziałam filmiki na tym TikToku przez te 2 lata. Właśnie były też niektóre, Michał był z Kołodziejczak. Ja powiem tak, no bo jak była piątka Kaczyńskiego dla zwierząt, no to ja za Michałem biegałam, bo to był ten człowiek, który nas prowadził. Lider. Rolnictwo potrzebuje lidera. Mieliśmy Lepera świętej pamięci. On był człowiekiem, który nie oglądał się za siebie. Idzie za nim 2, to 2. Idzie 200, jeszcze lepiej. On robił swoje, bo wiedział, co ma robić. On to czuł. No i pojawił się Michał. No i właśnie rolnictwo go poparło, bo to nasz jest lider. I w 2020 roku ja się zapisałam do agrounii. No, a potem się jakby odpisałam z tej agrounii. No bo Michała było bardzo dużo wszędzie. No bo ja wychodzę z założenia, jeżeli ktoś czuje rolnictwo, to jest rolnictwo. Jeżeli ktoś się pojawia i tu, i tam, i owam, to jest już człowiek, nie skupia się na tej jednej grupie, tylko chce być wszędzie, a to nie da się wszędzie. Nie ma czegoś takiego, że można połączyć wszystko i ja też z tego już jakby też zrezygnowałam. No i ci panowie co powiedzieli? No, że ja nie mogę się wypowiadać, że ja to mam usunąć, bo ja Michała nie znam, ja nie znam sytuacji. Że nie można tak o nim mówić, to była taka obrona. Ale co, przyszli, weszli? No przyjechali samochodem na moje podwórko. Ja wyszłam z domu, bo jakby, wyszłam, ktoś przyjechał, prawda? No i pan tak mnie zaskoczył taką przemową, taką nakazem. Jak to? I wróciła pani do domu i usunęła. Ja go właśnie nie wiem, dlaczego to taki dzień. Ja zadzwoniłam na policję najpierw. Rozmawiałam tam z kilkoma rolnikami takimi, którzy wiem, że gdzieś mają jakieś kontakty. Ja mówię, słuchajcie, Michał, skontaktujcie mnie z Michałem, bo jego ludzie mnie straszą chyba. No bo oni powiedzieli, że są od Michała. No i to tak. No i potem miałam telefon jeden od pana ministra, że on nie ma czasu.
Ale tak powiedział, nie Tak, mam ja czasu. pracuję nad ustawami w ministerstwie, zadzwonię później. Ja myślę, że on przez te, nie wiem, to było piątek wieczorem, w niedzielę, do niedzieli obrał sobie postawę wobec mnie, bo w niedzielę rzeczywiście do mnie zadzwonił i powiedział, że czeka na ciebie sąd za to, że obraziłaś. Przygotuj się na to, bo Czyli ja nie to prawda, że były jakieś groźby? No, że będę miała sprawę za w sądzie. Te obrazy. No to i to było to. Dobra, nie wracamy do tego, nie, bo widzę, bo to jest nieważne. Że widzę, że to już jakieś tam emocje cały czas powoduje. No ale potem w takim razie ta sprawa wypłynęła w Sejm. Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody i zaczął ją zastraszać. Sebastian Łukaszewicz podniósł, wymienił twoje nazwisko. Bo to ja tydzień czekałam, że pan Kołodziejczak się zreflektuje i mnie po prostu przeprosi. Bo ja jako kobieta, nie wiem, tu jakby przez te 3 tygodnie zauważyłam, że ludzie nie mają honoru, nie mają kręgosłupa moralnego, bo to nie chodziło, nie wiem, mi chodziło o zwykłe przeprosiny, jako dla kobiety, czy tam rolnika, no skoro on jest ministrem i zajmuje stanowisko. Rolnictwa. Prawda? No to powinien powiedzieć, Julita, ja nie wiem kto, co, ale ja cię przepraszam, zajmę się, dowiem, podzwonię. No tak, bo to już nie chodzi nawet o ministra, tylko o postawę mężczyzny. Ja takie mam jakieś wychowanie tradycyjne, że tak, mężczyzna powinien się zachować. No tutaj jakby nie było tego. No i w Sejmie doszło do starcia, doszło do... No, bo to poszło w świat, jak to wygląda traktowanie zwykłego człowieka szarego, który ja jako ten wyborca, rolnik, i gdzie jest ta wolność słowa, no to... Troszeczkę zatknęłaś się z rzeczywistością. O, to tak bardzo. Dobrze. No dobrze, i ten Szarejko tam został. Szarejko ci to nie pomoże, Szarejko ci nie ja tego wytłumaczmy nie... to, bo ludzie tego nie wiedzą, ale... a Marcina Szarejko znam, to może też warto tutaj trochę go oczyścić. Marcin był drugą osobą po wizycie tych facetów, z którym ja rozmawiałam i jedyną rzeczą, którą on zrobił, to była dla mnie pomoc. Ja nie rozumiem tej wypowiedzi w ogóle. Ja rozmawiałam z Marcinem, ja mówię, Marcin, bo ja byłam wtedy na strajku, jak była ta awantura w Sejmie. Ja mówię, Marcin, ale o co to chodzi? On nie wie, ja też nie wiem. Nie rozumiem w ogóle kontekstu, jak jego nazwisko mogło tam paść. Prawdopodobnie ktoś pomylił. Ktoś jakby, ja rozumiem już teraz, że różne rzeczy się robi, aby potem gdzieś to sobie ugrać. Tak mi się wydaje, no bo Marcin mi pomógł. Jako łącznik. No to była dla mnie wielka pomoc wtedy. Nie wiem, ja tutaj nie mogę się wypowiedzieć za kogoś, kto użył tego nazwiska i w ogóle nie rozumiem tej sytuacji. No, no dobrze, pewnie tam ktoś się pomylił, ktoś chciał ktoś się Ktoś się pomylił, prawda, no, gdzieś to niechcący. No dobrze, i teraz są protesty. No. Uczestniczysz w tych protestach. Tak, jak najbardziej. W którym miejscu? My robiliśmy, były... W zeszłym tygodniu była jedna pierwsza blokada w Brańsku. I teraz były dwa skrzyżowania blokowane. Jednym właśnie przewodniczącym zgromadzenia jednego ronda byłam ja. No i było bardzo tłumnie. Odbyło się wszystko bez żadnych jakichś tam kłopotów. No i to właśnie takie były nasze, jakby miały być początki tych strajków. Porozmawiamy w takim razie o tych protestach rolników. Czy one mają szansę na powodzenie? Moje, ja mogę mówić teraz o swoim zdaniu? No. Ja do tej pory, widząc skalę tego, co się dzieje na przejściach granicznych, bo może ludzie nie mają jakby obrazu. Ja ten obraz stamtąd mam. Jaka to jest skala? A ta skala to jest pieniądz. I jeżeli tak się nad tym zastanowisz, nad ilością wagonów, miesięcy, lat, co ile godzin, ile ta suma tego wszystkiego, przeliczysz ją na pieniądze, to my jesteśmy niczym wobec tego. Ale miałam nadzieję, że to się uda do dnia wczorajszego. Ja już teraz wiem, że się nie uda. No to może powiedzmy, wczoraj rząd ogłosił, wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej, przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe. Co to właściwie oznacza? Uciął wszystko to, co może być na granicy. To powiedział Donald Tusk. No to jest ucięcie. Wszyscy się z nami jeszcze tam cyskali, bawili, macie sobie to... Takie mam... Znaczy ja wiem, że tak jest, bo mniej więcej... Chociaż mi już rolnicy mówili w Marianowie na drugim proteście, że skończy się pałami.
policyjnymi, a ja mówiłam nie. Już drugi protest nie będzie, bo będą pały. Będą pały, tylko klekot. A ja już ci mówię, żeby skończyło się pałami, to tam naprawdę musi być desperacja. U nas w Polsce jeszcze nie ma desperacji. Spójrzmy na protesty za granicą. Oni rozumieli, co się dzieje. U nas nie wiem, czy to jest właśnie ta bajka medialna, w której jesteśmy. My jeszcze tego nie czujemy. Owszem, są osoby, które widzą, rozumieją, dlatego są tam na granicy. Były tam chłopcy po 15, po 20 osób, stali i wiedzieli, czego bronią, bo oni to widzą. A u nas, ja mam takie wrażenie, że albo Polak musi mieć tego lidera, rolnik, który mówi i ciągnie za sobą, albo musi być już taka desperacja, że jakby nie ma wyjścia i my musimy coś zrobić. Dlaczego my siedzieliśmy na tych blokadach? Kogo my blokowaliśmy? Co my wygraliśmy? No, blokowaliśmy ludzi z miasta, którzy coraz bardziej się niepokoją. I czy ktoś stracił na tym jakiś pieniążek, żeby w ogóle się zainteresować tym, co my robimy? Nie. To... Ale ludzie zauważyli, zaczęli oglądać, zaczęli się interesować, nie, ludzie... po co? No jak to po co? Nie, zaczęli oglądać nasze ciągniki? No to jest temat. Bo tak zawsze poszło, no właśnie. Ja myślę, że największe, co można teraz jakby robić, to jest dalej informować, dalej pokazywać, jaka jest rzeczywistość, bo ludzie z miasta, na przykład, którzy nie mają żadnej styczności z wioską, wszyscy byli w szoku. Jak to? Tak, żywność z Ukrainy u nas w sklepie przepakowana, prawda? Ja jeszcze taką rzecz, ja nie mogę zrozumieć. Produkt polski, o który tak wszyscy walczyli, żeby była ta naklejka produkt polski, on teraz jest papierkiem od cukierków. Dlaczego nikt nic z tym nie robi? Przecież to jest takie wielkie oszustwo na Polakach, że to się w pale nie mieści. I jest okej. Okay. Wszystko no tak, jest okay. Olej nagle staniał, mąka staniała, wszystko, ludzie się cieszą, bo wszyscy taniej, się cieszą, rolnicy. A rolnicy też, nie wiadomo dlaczego protestują. Żeby... Za tę wolność, którą w Polsce z łaskawości Twojej mamy. Tobie Boże dziękujemy, Ciebie bogaty sławiamy. Rolnictwo miało cokolwiek zrobić na tej granicy, to tam powinno być nie 3 autokary, powinno być 300 autokarów i wszyscy tam powinni być i pokazać swoją siłę. Tego nie ma. Nie ma, bo nie ma jedności i nie ma desperacji. No właśnie, o tym też ostatnio nagrałaś TikToka, o tym, że dość rozdrobnione jest to, te rolnicze związki, stowarzyszenia, tak, że jest, no oni cały czas są razem, mhm. Pamiętaj? Jeszcze teraz oddolni, to jest najpiękniejsze słowo. Oddolni. Tak? To jest... nie, to kto to dzisiaj powiedział? Protest oddolny. Serafin? Nie. Oni są wszyscy oddolni. No dobrze, ale dużo jest tych związków rolniczych. Tak, bardzo dużo. Ale oni wszyscy są na razie razem. Czy nie, według ciebie? No daj Boże. No ale co to znaczy ta jedność według nich? Co znaczy, wiesz, ja ci powiem, jak wyglądała blokada w Brańsku. Tak na swoim przykładzie, bo ja tam będę mówić teraz po kolei, jak jest. Blokadę w Brańsku zgłaszała Solidarność. No dobra. I teraz do mnie na przykład już wszyscy wiedzieli, że ja będę miała te rondo i zaczynają się telefony. A jaką tę kamizelkę będziesz miała na sobie? A jakie flagi będą na sobie? A to? A... Czyli chcieli jakby zagospodarować ciebie jako reklamę swojego związku? Nie, nie. Właśnie Solidarność to Solidarność. Mają flagi, mają kamizelki. I ja nie chciałam być nigdzie wciągnięta, bo to nie chodzi o związki. Wszyscy zapomnieli, o co nam chodzi. Masz być Solidarność, masz być kółkiem, masz być oddolna. Myśmy postarali się zrobić tak, żeby były biało-czerwone flagi. Nie było niczego innego, bo o to właśnie wszystko rozbiło, bo zobacz, żeby rolnictwo było naprawdę połączone, tak jak oni mówią tą jednością, jaką my siłą jesteśmy. Coraz mniejszą, ponieważ rolników było 88-90 właśnie, tysięcy i to się kończy w naszym województwie, a teraz jest o wiele mniej. No. A spotkamy się za rok i zobaczymy, no ile właśnie będzie. No bo nie każdy wytrzyma to. I brakuje tego, bo to jak, zobacz, byli stoczniowcy, byli górnicy i byli rolnicy. Nie ma stoczniowców, nie ma górników, zostali tylko rolnicy. Siła, która może mieć wpływ
Na rząd. Ma własne zdanie, ma własny majątek. Ma własne ciągniki. Nie musi być zależna od jakich tam... Ja bym coś powiedziała, tylko nie wiem, czy, bo teraz wczoraj dostałam telefon, teraz zważ na swe słowa. Zważ na swe słowa. Dobra, mówię. Nie. Chodzi o to, że tak jak tam stało się właśnie, to zostało wciągnięte, to teraz trzeba uważać, jak się mówi o torach. Trzeba uważać, jak się mówi o... Bo to żeby nie nawoływać do blokowania torów, bo można dostać zarzuty. A my tego nie chcemy, bo po co gdzieś tam przesiedzieć jakiś czas. Piękną wiosnę. No, rolnicy mieli taką siłę sprawczą. Sprawczą. Te ciągniki, to powinno być załatwione na początku. Nie zostało. No to może przypomnijmy, co trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, żeby rozwiązać problem rolników? A teraz? Według ciebie. Zamkniesz granicę? Już nie, ale znaczy to, co powinni, to ja mogę powiedzieć, tylko ja wiem, że już to nie będzie miało miejsca. No ale może mówmy jeszcze. Nie powinno być żadnego wjazdu towarów z Ukrainy do Polski przez Polskę w ogóle, bo to powinno zostać zamknięte całkowicie. Są oni tirami potrafią przejechać przez Słowację? Oni nie sobie szukają innej drogi. Ja też tak myślałam. Przecież są inne drogi. Czemu to przez Polskę musi przejechać? Czemu to przez Polskę idzie? Co jeszcze powinniśmy zrobić? No, ale jeszcze mamy z zachodu, nie tylko ze wschodu mamy, ale z zachodu mamy problemy. O, Zielonym Ładzie. Ale no ja tak. Ci powiem, że przy tych problemach z granicą, to w tej chwili te Zielone Łady to się no stały tak. Jakieś mniejszym problemem. Rolnicy się jakoś tak zaczęli uczyć tych ekoschematów, nawet byli skłonni wysyłać te zdjęcia obornika, aby dostali te pieniądze. Tak? Bo widzisz, bo Unia gotuje nas powoli, a granica jest tym, wrzuciliśmy ich do gorącej wody. To jest przykład gotowania żaby. Aha. Będziemy, Unia robi to, aha, oni się zburzyli. To my się leciutko wycofamy. Badanie opinii publicznej. Piątka dla zwierząt. Rzucimy. Co się stało? Burza. Cofnęli się. Wszystko teraz przechodzi powoli. To samo. Nic się nie zmieniło. Krok po kroczku? Tak, już żeby nie wywołać niepokoju społeczny. Tak, i przejdzie piątka dla zwierząt. I to samo by zrobiła Unia. Już ugorowanie na rok cofniemy, zrobimy tak, potem... To jest... Po wyborach europejskich jesteśmy, wrócimy do sprawy. Jesteśmy tak robieni przez wszystkich, że to się w głowie nie mieści i tak będzie. Nie. Widzę, że dzisiaj masz zły humor i mam nie wierzysz. Mam zły humor, bo mnie wszystko wkurza. A co najbardziej cię ostatnio wkurzyło? Rozbicie rolników. Nasz własny podział mnie wkurzył, rozumiesz? No bo słuchaj, przykład ci podam taki, co ja mówię o dużych politykach, bo ja też tam mniej więcej trochę się pokręciłam, skoro we własnej gminie jest grupa na Facebooku Strajk Brańsk, a ja jestem na niej jakby zablokowana. Rozumiesz? Bo ja nie rozumiem. Coś tam wpisujesz i nie widać tego. Nie, w ogóle nie mogłam znaleźć tej grupy. A wiem, że jest. Ja od kolegi siedzę i czytam, co oni piszą, żeby się dowiedzieć. No i ja tam się jakby... Nie wiem, Polska, ludzie do mnie z Polski dzwonią, jakieś pochwały dostaję, własne gmina mnie blokuje. No to o właśnie to jest przykład taki, to jest takie lokalne i teraz to zobaczę w skali Polski. Blokowanie się nawzajem i nieważne, czy ty mówisz dobrze, czy źle. Mówisz wbrew naszym interesom. No dobrze, ale masz popularność w sieci, teraz no, twoje zdanie coś znaczy. I tego się będę trzymać. Dobra, ale też pewnie spotykasz się z hejtem. To. No to powiedz, jak to jest być popularną TikTokerką z dnia na dzień, stać się taką popularną osobą. W ciągu kilku dni ja musiałam takiej grubej skóry nabrać, że po prostu był taki czas, że usiadłam i płakałam, bo nie rozumiałam w ogóle dlaczego, bo to jeszcze jak coś rozumiesz, to jakoś łatwiej jest to, wiesz, przerobić w sobie. Czepianie się, niszczenie jako kobiety, nie za to, co ty mówisz, tylko czepianie się wszystkiego. A jeszcze baba gada, A jeszcze paznokcie pomalowane. A jeszcze w makijażu, w oborze się nagrywa, podstawiona pisiora. Ja jako słowo pisior zostałam odmieniona przez wszystkie przypadki. Po prostu czasami czytałam i myślę, ale to ja nie wiem, zwrócić. Co to znaczy. Drodzy widzowie, malować paznokcie czy nie malować? Dobrze. Chodzić zaniedbaną czy się kobiety mnie broniły. Kobiety mnie broniły i to z miasta broniły, że to jak ona ma wyglądać według was, nie? No, i to była taka obrona. Jak się nagrywam z obory, to królowa wideł. Jak się nagrywam z domu, tak, no. I jak się nagrywam z domu,
to ja nie rób, nic nie robię. I tak źle, i tak niedobrze. Po prostu... No to najważniejsze, żeby nie przekręcali nazwiska. Julita Olszewska, przypominamy. Olszewska jestem, tak. No dobrze, a i teraz podobno w 2 tygodnie ogarnęłaś wszystkie podziały między... No właśnie, je poznałam. Chodziło mi o wejście w to, o nabranie obrazu całej sytuacji. Dlatego jestem wkurzona, bo ten obraz jest tak tragiczny, że nie wiem, naprawdę co się... Daj Boże, żeby to, co ja sobie tam wiem już w swojej głowie, żeby to się tak nie było, żeby było inaczej, że ta jedność naprawdę się pojawi, chociaż ja tam już scenariusz mniej więcej wiem, jak to się będzie toczyć dalej. Moje pytanie z ostatniego TikToka twoje, rzucę do ciebie, może już wiesz, ile wynosi okres ochronny dla ministra? Ja to myślę, że do dzisiaj. Dzisiaj ostatni dzień. Ja myślę, znaczy nie wiem, bo ja bym bardzo, bo teraz chyba jest minister w Zosinie. I ja myślę osobiście, że to jest dla niego wybór. Albo idę, siedzę w tym bagnie, w który wlazłem. To znaczy tak, ja sobie... Może chciał coś zrobić? Ja myślał, że będzie mógł coś zrobić? Ja Kołodziejczaka sobie psychologicznie rozłożyłam na czynniki pierwsze, bo ja to umiem. Dawaj. Się pochwalę. On może i chciał naprawdę coś zrobić. Naprawdę, bo on był tak człowiekiem... Te jego akcje, to jego potem te ludzie ponieśli właśnie, to tutaj strajk przedsiębiorców, to. I on myślał, że on jeżeli tam wejdzie, nie wiem, to on będzie miał wpływ na coś. I on jak tam wszedł i coś się dowiedział, poczytał papiery, ktoś mu pewnie dał, zobacz. I potem jak ta cała historia się zaczęła z tymi strajkami, bo to wszystko w takim bardzo wielkim, tu jeszcze ja mu wlazłam niepotrzebnie na łeb. Ale nie żałujesz. Nie. Dobry. I on zobaczył, że on nie ma z czym do tych rolników wyjść. Bo on nie może nic powiedzieć, obiecać, bo wie, że tego nie zrobi. Zobacz, co on mówił. Ja was proszę o wsparcie. To są interesy oligarchów. On nam to cały czas mówił, że no Boże, dajcie wy mnie spokój, bo ja nic nie zrobię. Ostatnia debata Ustanowskiego w Kanale Zero. Wszyscy oglądali zainteresowani. Dlaczego wszyscy nas namawiali do strajków takich, które zgłoszą, żeby Unia na nas spojrzała, nie nasz rząd. Nikt nie powiedział o rządzie. A rząd nic nie może, tak? Rząd nic nie może. Co Siekierski mówi? Trzeba wszystko słuchać, bo on dobrze mówi. Za małe przestępstwa się karze, za duże nie. Tak powiedział. A obaj... Małe długi się egzekwuje, duże długi się zapomina. I my mieliśmy tak samo, jak ja miałam pretensje, no skoro ten nasz minister, chociaż to mówili, że to nie twój minister, mój minister rolnictwa, czyli Kołodziejczak, ma coś zrobić, ale ja słucham to, co on mówi. No ale jest jeszcze PSL w rządzie. Kto? PSL. No i? No i... Oni od którego roku są w tym rządzie? No, w różnych byli. No i co? No właśnie pytam, no. No i właśnie nic. Kompletnie nic. No bo nic. No co PSL robi? A co PSL ma wspólnego z rolnictwem w tym momencie? Jeszcze tam Sawicki jakby... Wiceministrem jest chłopak spod Zambrowa. Ale ja z naszego regionu. Dobrze, no wszyscy coś są, wszyscy teraz się klepią po plecach, każdy jest teraz super... Ale nie ma z tym związanych żadnych działań, bo ta Polska na to poszła, zgodziła się, jakieś kontrakty, przecież ta Ukraina to zboże nie jedzie sobie i potem ktoś na rynku staje i sprzedaje zboże. To są kontrakty. Chłopcy z Chrubieszowa wiedzą od maszynistów, ja nie wiem, czy powinnam to mówić, czy nie. Najwyżej nas zablokują. To, co przez 2 lata przejechało, to jest 15% kontraktów. Czyli te kontrakty są o wiele to wyższe. To jaka to skala? O czym my mówimy? Z kim my mamy startować? Żeby komuś głowy poobcinali? I my rozmawialiśmy, bo tam groźby się gdzieś tam zaczęły, kto gdzie za mocno wyskoczył. I my doszliśmy do wniosku z tymi ludźmi, co my mamy wciąż kontakt, doszliśmy do wniosku, a co to strzelić 15 osób na Polskę według tych pieniędzy? My, na przykład, no ale nie mówisz dosłownie, tylko po prostu unieszkodliwić jakoś w jakiś sposób. Ale ja nie mówię, broń Boże, o naszych czy coś. Mhm. Ja mówię o tych, którzy na przykład tam lasów pilnują, te tory idą też przez lasy, których my nie widzimy. I w tych lasach ktoś tego pilnuje, nikt nie wie kto, bo to nie polscy żołnierze czy coś. Nie możesz wejść do lasu. No to może dobrze, że będzie infrastruktura krytyczna, no, prawda? Dla nas, tak? Tylko dla naszej strony będzie ta infrastruktura. No dobrze, to w takim razie co dalej? Czy rzeczywiście tak, jak
było według ludzi z miasta, po co nam blokujecie drogi i jedźcie do Brukseli. Broń Boże, nie można blokować dróg. No właśnie, nie można. Broń Boże. Albo czy rzeczywiście 27 marsz na Warszawę? Co dalej robić? Co dalej będzie? To znaczy tak, ja sobie dzisiaj mówiłam, odpuszczam, bo moja głowa musi trochę wywietrzeć, bo to jeszcze o tym hejcie, nie? Śpisz po 3 godziny dziennie, beczysz, dzwonisz po wszystkich, co się da, bo chcesz na przykład wyjazd zorganizować większy ze swojej miejscowości, żeby tam być, bo to jest... Czyli na granicy byś chciała być. Historyczne teraz. Momenty. Wczoraj ja przez ostatnie 3 dni próbowałam to wszystko tak ogarnąć, żeby tam jechać. I ktoś ci mówi, jak ty nagrywasz film po płaczu, po tym właśnie Tusku, to Tusk co powiedział, a 50 osób ci pisze, ty wytrzeźwiej. Oto jest ten hejt. I ja mówię, ja dzisiaj sobie odpoczywam. Muszę odpocząć. A potem będziemy rozmawiać z leśnikami myśliwymi. Oni upadają tak samo, dla nich jest koniec. No i są jeszcze oni transportowcy, nie są, branża drzewna. Oni nie są rozbici związkami. Marsz na 27 w Warszawie. Ja się osobiście nie wybieram. Dlaczego? Bo nie wiem, bo ja jakby dla mnie teraz są takie rzeczy, że nie chcesz się dowiedzieć, kto jest organizatorem, kto tam jakby bierze odpowiedzialność, chociaż się nie dowiesz, bo nikt, oddolni. No ale te oddolni też się jakoś nazywają. Ja się już teraz boję w sumie takich rzeczy, bo dla mnie niepotrzebne, ja mam 2 dzieci, ja sobie będę działać tak, jak najlepiej umiem. Chcę podjechać na granicę, chcę porozmawiać z tymi chłopakami, których poznałam, bo to są bardzo dobrzy ludzie. I takich ludzi, żeby w Polsce byli tacy, to byśmy nie mieli takich problemów. No, mówią o nich ruskie onuce, trolle, że to jest prowokacja, że to jest... Że no, oni... to właśnie, to jest to zniszczenie. Jeden baner znaleźli albo powiesili, nie wiem. No, to tak bardzo dużo. Tak jak o tym pogotowie, stacja pogotowia wydała oświadczenie, że karetka miała przejazd. Miała przejazd, okazało się, że to był fake. A właśnie, ale jak on pięknie szybko poszedł. Bardzo szybko. Jak on się rozszedł? Czemu teraz sprostowanie nie idzie tak szybko? No powoli. Bardzo powoli. Bo, wiadomo, kłamstwo wypuszczone szybko idzie. Jest wojna informacyjna przeciwko rolnikom. No i wszystko jest tak, jak jest. Ja mówię, głowy muszą trochę ochłonąć. Tam te pałowanie, czy tam siłowe rozwiązywanie ze strony, nie wiem, czy, że my to będziemy atakować te tory, to nic nie zmienia, my nic nie zaatakujemy. To też odpada, to trzeba pomyśleć na spokojnie, ochłonąć, dojść do jakichś wniosków, połączyć się z ludźmi, którzy też widzą koniec swojej jakby pracy, tak jak leśnicy. No oni mają zamknięte, niepotrzebne nam leśnictwo. Myśliwi? No weganin jest nad myśliwymi w ministerstwie. To co on zrozumie o myśliwstwie? Weganin. Jest, o te branże jakby są tak. Zamknięte, w tym, zamykają się. No więc ochłońmy, poczekajmy, zobaczmy, tak, na spokojnie. Się będzie działo. Głowy muszą ochłonąć, tak jak dzisiaj rano dzwoniłam do kolegi, a on mówi, ty Julita, mi pierwszy, a w ogóle to jest też taki działacz niesamowity. Mówi, ty Julita, mnie język boli. Ja naciągnąłem sobie język od gadania. No bo bardzo dużo możemy zrobić mówieniem, tłumaczeniem. Jest wojna dezinformacyjna, internet jest bardzo dobry, i a, bardzo zły. Tak, już blokują te treści, tak. Od razu mówię. No i dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję na razie również. Chrońmy nasze języki, bo może mogą się tak, nam jeszcze tak, bardzo przydać. Się będą nam przydawać. Ja tak myślę, że im dalej w las, tym więcej drzew. Naszym gościem była Julita Olszewska, rolniczka z Olszewa. Proszę nas subskrybować, oglądać. Podlaskie 24 mówi się. Dziękuję pozdrawiam bardzo.